Brawo, bracia i siostry. Słychać mnie? Dobrze mnie słychać? No to dobrze, że mnie dobrze słychać. Chwała Bogu, witam was w te środowe popołudnie. Chciałbym dzisiaj usłużyć słowem takim dość istotnym w życiu nas, w życiu chrześcijan. Takimi się mienimy i to jest ważne, abyśmy wiedzieli, co chrześcijanin ma w życiu robić. I chciałem to słowo zatytułować, tą usługę dzisiejszą właśnie takimi słowami: w co inwestujesz swoje życie? Otwórzmy sobie na początku właśnie Ewangelię Mateusza. Tutaj Pan Jezus mówi wspaniałe słowa, chociaż bardzo trudne dla nas do wykonania, aczkolwiek wierzę, że z Bożą pomocą, z oczywiście pomocą Ducha Świętego, którego tutaj mamy, który został nam dany, który przyszedł, jest to możliwe. Otwórzmy sobie 6 rozdział Ewangelii Mateusza i będziemy czytać od 19 wersetu na początek. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Bracia i siostry, tak często cytujemy ten werset, gdzie jest twój skarb, tam będzie i nasze serce. Ale jest to bardzo, bardzo kluczowy werset w życiu codziennym. W codzienności, w której chodzisz ty i ja, kiedy się budzisz rano, możesz ten werset zacząć, dzięki pomocy oczywiście Ducha Świętego, wdrażać swoje serce, swoje życie. Ale możesz ten też werset bez Ducha Świętego wdrażać w swoje życie. Czy wiesz, że są dwie drogi tutaj pokazane? Albo właśnie ta jedna właściwa i wiele dróg, w których ten werset funkcjonuje. Bo on mówi o pewnej zasadzie duchowej, że tam, gdzie będzie twój skarb, tam też będzie twoje serce. To jest jedno z trudniejszych wyzwań, bracia i siostry, dla współczesnego chrześcijaństwa, ponieważ gromadzenie, o którym tutaj czytamy, może inaczej je nazwiemy, inwestowanie też, właśnie w co inwestujesz swoje życie, w dzisiejszym czasie nie jest czymś, co byśmy powiedzieli w tym świecie jest, nie wiem, moralnie złym, nieakceptowalnym, wręcz przeciwnie. Dzisiaj świat zachęca nas do tego, abyś był takim, który gromadzi. Może to nazwie, nie wiem, inteligentnym inwestorem, osobą, która gromadzi inteligentnie. I dla współczesnych, właśnie współczesności dzisiaj, dla chrześcijan, dla nas, ten werset może być trudny. Może być trudny, ponieważ nasze serce bywa podstępne. I często sobie tłumaczymy, że to, co gromadzimy, to jest dla Pana. Może być dla rodziny, ale służę rodzinie jako sługa i to nie jest niczym złym. Pytanie jest, co z twoim sercem w tym wszystkim? Dlatego dzisiaj właśnie ten temat o tym, czy gromadzenie jest coś w tym złego. Nie, Bóg Jezus nam pokazuje, gdzie mamy gromadzić, abyśmy nie zostali rozczarowani, abyśmy się nie rozczarowali tym, że zbieramy do pustego worka. Gdzie indziej właśnie o tym mówi Słowo Boże. Biblia, w życiu chrześcijan zawsze pojawiają się dylematy. Jak właściwie ten czas spożytkować, który został nam dany, każdemu z nas został dany czas. W tym czasie ty i ja możesz właściwie ten czas spożytkować. Możesz w właściwy sposób gromadzić to, do czego my, chrześcijanie, zostaliśmy powołani przez Jezusa Chrystusa. Czy czymś złym jest gromadzenie rzeczy tutaj na tym świecie? Zadaję takie pytanie i wierzę, że dzisiaj odpowiemy sobie na nie dzięki temu rozważaniu, krótkiemu, bo tylko będę mówił przez ten czas tej usługi. Nie będzie to żaden cykl. Po prostu wskoczyłem w tak zwaną lukę i chcę się z wami tym podzielić, z czym się już dzieliłem na spotkaniu młodzieżowym niedawno. Biblia poucza nas, że możesz gromadzić jako chrześcijanin
jakby dwóch płaszczyznach inwestycyjnych. Możesz prowadzić dwie inwestycje w swoim życiu. Mogą być to ziemskie inwestycje, ziemskie gromadzenie, ale może być to też niebiańska inwestycja, te niebiańskie gromadzenie, o czym tutaj czytamy. Abyśmy i jesteśmy zachęceni przez słowa Jezusa Chrystusa, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza, ani złodziej tego nie jest w stanie zniszczyć. Jakież to inwestycje mogą być w każdym z nas, tu już będąc na ziemi, że to zaniesiemy do nieba, że to pójdzie z nami. Ponieważ Jezus mówił do ludzi, którzy tam byli, na tym miejscu, nie mówił, słuchaj, jak będziesz w niebie, to tam na ciebie czeka już kolejna rzecz, którą możesz zacząć gromadzić. Nie. Jezus mówi, tu gromadźcie. Tu sobie gromadźcie. W tym czasie, w teraźniejszym, coś, co będzie niezniszczalne, coś, co nie będzie podlegało właśnie jakimś prawom destrukcji, jakimś losowym czynnikom, jakim jest na przykład kradzież. Chociaż wiemy, że złodziej dobrze planuje to, co chce zrobić. Ale dla nas jest to niespodziewane. I wiemy, że Boże skarby, te Boże inwestycje nie podlegają takim tragediom, byśmy powiedzieli. Tak? Pytanie jest, co ty dzisiaj w swoim życiu gromadzisz? Czy Boże inwestycje są w twoim życiu, czy może tylko są te światowe? Wiecie, Bóg dał nam ducha rozumu, ducha zrozumienia. On chce, abyś był człowiekiem, który rozumie. Sam Jezus na nim spoczął duch rozumu. To czytamy w Księdze Izajasza, w proroctwie. Ale i też chce, abyś my właśnie słuchali tego ducha. A wierzę, że Duch Święty jest też tym duchem rozumowania, jak w wielu fragmentach Słowa Bożego możemy czytać. To nie jest tak, że my jesteśmy pozbawieni jakiejkolwiek logiki w chrześcijaństwie i nie możemy w tym momencie korzystać z tego, co Bóg nam dał. Bóg dał tobie ręce, Bóg dał tobie nogi, Bóg dał tobie w końcu i myśli, i rozum. I możesz z tego czerpać, ale Bóg dał tobie ducha, rozumu. I to chcę, żebyś wiedział, bracie i siostro, że w życiu chrześcijanina nie jesteś prowadzony na zasadzie, że ja, że tylko ja, moje możliwości, ale Duch Święty jest też tym duchem mądrości, który może cię prowadzić w tym codziennym dniu. Jakże tutaj wiele różnych już ważnych aspektów zostało poruszonych. Nasze serce, Duch Święty, czas to są składowe życia chrześcijańskiego. Bo czas możesz wykorzystywać w różny sposób. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ możesz inwestować swój czas po to, aby coś zrozumieć. Jak wielu ludzi dzisiaj inwestuje swój czas, który masz. Każdy z nas żyje w tej przestrzeni, w czasoprzestrzeni, która jest podzielona na sekundy, minuty, czy tam nawet są mniejsze jednostki czasowe, doby, tygodnie, lata. I każdy z nas może w tym czasie zrozumieć wiele rzeczy. Ale zadam ci pytanie, bracie i siostro, co chcesz zrozumieć dzisiaj w swoim czasie, w tym czasie, w którym jesteś osadzony? Co dla ciebie jest najważniejsze? Bo wydaje mi się, że możesz wykonywać czas, aby zrozumieć wiele mechanizmów, wiele rzeczy, wiele działań, a nie będzie to, czego Bóg chce, abyś zrozumiał. Czy Bóg chce, abyś zrozumiał wszelkie prawdy na świecie? Czy chrześcijanie mają monopol na posiadanie wszelkiej prawdy odnośnie wszelkich rzeczy, które dzieją się na niebie czy pod niebem? Uważam, że jesteśmy stworzeni do tego, aby zgłębiać jedną wspaniałą prawdę. Aby zrozumieć to, co Duch Święty chce nam pokazać, a jest to prawda o Bożej woli. Prawda o tym, co Bóg ma dla nas. I możesz wykorzystywać dzisiaj czas, który masz
bo masz przeczucie, że my chrześcijanie jesteśmy może wyżej postawieni moralnie, aby wypowiadać się na wiele rzeczy w swoim życiu i może w życiu innych. Na wiele rzeczy na temat sytuacji, które może się dzieją na świecie. Może czujesz się moralnie wyżej postawiony, aby zgłębiać to, nie wiem. Co kieruje twoim, moim sercem, że wielokrotnie zaczytujemy się na temat rzeczy, które może powinny być nawet nie drugoplanowe, ale trzecie, czwarte, piąte, nie wiem, na dalszym planie być w naszym życiu. Lecz na pierwszym planie w naszym życiu, abyśmy byli zdolni tak tyle poświęcać czasu, co na inne sprawy, to abyśmy byli zdolni do tego, aby zgłębiać, co Ty, Boże, masz dla mnie. I o tym mówi właśnie list do Efezjan. W 5 rozdziale możemy przeczytać od 15 wersetu. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Bracia i siostry, to jest prawdziwy cel tego, że dostałeś rozum, który jest dzięki Duchowi Świętemu pobudzany. I dzięki pragnieniu możesz poznać, jaka jest wola Pańska. Niekoniecznie możesz poznać, kto jak rozpętał II wojnę światową, dlaczego rynki finansowe dzisiaj tak, a nie inaczej reagują, kto był prowodyrem tego lub innego zdarzenia na świecie. Bóg przede wszystkim chce, abyś dobrze wykorzystywał ten czas, pomimo tego, że wokół nas dni są złe, pomimo tego, że może w swoim życiu będą takie mroczne dni, to wykorzystuj ten czas właściwie. Bo to jest rozumem przed Panem, to jest mądrością, że będziesz ten czas wykorzystywał po to, aby poznać, jaka jest wola Pańska. Czy dzisiaj jako chrześcijanie my mocno inwestujemy w to, abyś poznał w swoim życiu, jaka jest wola Pańska? To jest bardzo wielka inwestycja. To jest bardzo wielkie gromadzenie w naszym życiu. Gromadzenie czegoś, co bywa niezniszczalne. Gromadzenie czegoś, czego nikt ci nie może ukraść. Gromadzenie czegoś, czego mól nie zje, rdza nie ruszy. To jest wspaniałe, bracia i siostry, że my jako Kościół możemy inwestować mądrze. My jako Kościół możemy gromadzić te skarby, ale na początku jest poznanie Pana. Na początku zdawaj sobie sprawę z tego, że czas, który dostałeś tutaj na ziemi, możesz wykorzystać dobrze lub źle, tak jak wiele rzeczy, które ci zostały dane. I może uważasz, że czas, w którym żyjesz, nie jest ci podarowany, po prostu ci się należy. Nie, nikt z nas nie jest panem czasu, nikt z nas nie wie, ile będzie żył. Czy chociaż jesteśmy w stanie dodać centymetr, milimetr do naszego wzrostu? Tak mówi Słowo Boże. I też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile tego czasu dzisiaj, czy dalej będziemy żyć. Nikt z nas, ale to, do czego nas przekonuje Słowo Boże, jest taki amen, to, że wykorzystuj ten czas ku temu, aby poznać wolę Pańską. I to jest właśnie bycie rozsądnym w Bożych oczach, ponieważ rozsądnie gospodarujesz czasem, który został ci dany. Nie zwlekaj na to, aby poznać wolę Pańską za 5, 10 dni, czy za 5, 10 lat. Bóg dał ci teraz ten czas i to jest Jego łaska. Że ty i ja dzisiaj tu jesteśmy. Ty i ja dzisiaj możemy powiedzieć w sercu naszym przed Panem, co jest, Panie, moim skarbem? Co jest, Panie, moim skarbem? Na co dzisiaj pożytkuję swój czas, który mi Ty przekazałeś? Który w swojej łasce dałeś mi? Tutaj będąc, możesz Ty i ja sobie zadać to pytanie. Jak my właściwie gospodarujemy ten czas, który został nam dany? Prawdziwym rozumem dla Boga jest poznanie Bożej woli, woli Pańskiej. Żebyście właściwie wykorzystali ten czas, dobrze go właśnie zainwestować, musicie wiedzieć, jaka jest Boża wola. Początkiem jest poznanie Pana, Bożej woli. I to jest te właściwe inwestowanie w życiu chrześcijan. To nie jest chodzenie po omacku,
ale bądź wola Twoja. To jest klucz do właściwego zbierania w niebie. I o tym mnie przekonuje Słowo Boże, więc nie róbmy sobie właśnie takiego podziału w naszym życiu. Może tak wielu chrześcijan robi, że gromadzenie tych dóbr tego świata w jakimś pewnym momencie już jest grzechem. Bo często tak bywa, że chrześcijanie chcieliby określić na podstawie tego, co widzą, najlepiej w życiu brata lub siostry, nie w swoim oczywiście, na podstawie tego, co widzą, gdzie jest ta granica, że już gromadzimy skarby tu na ziemi, a nie gromadzimy tych skarbów w niebie. Bo przecież każdy z nas ma ciało, każdy z nas musi o nie dbać na pewien sposób, każdy z nas musi gdzieś mieszkać, każdy z nas musi coś zjeść. Ale o tym Słowo Boże przekonuje mnie, że mamy to robić w właściwy sposób, aby nasze serce nie zostało tym pochłonięte. Jakie to jest ciekawe. Jesteśmy w tym ciele, funkcjonujemy w tym ciele, dotykają nas sprawy tego ciała, a jednak mamy gromadzić nie dla tego ciała, mamy inwestować nie dlatego, aby tutaj to ciało było w 100%, a nawet i więcej zaspokojone wszelką pożądliwością, jaka przyjdzie nam do głowy. A jednak będąc w tym ciele, jak mówi Paweł, w innym miejscu, nie w liście do Efezjan, będziemy czytać to miejsce, a jednak w tym ciele jesteś powołany do tego, aby gromadzić Boże skarby. I został ci dany w tym ciele czas do tego, aby gromadzić to, co w Bożych oczach jest mądrością, jest rozsądne. Ale zróbmy to właściwie. Zróbmy to tak, aby nie okazało się, że gromadzimy dla własnych pożądliwości. To jest najważniejsze, bracia i siostry, w życiu chrześcijanina, bo Bóg jest zainteresowany tym, aby Królestwo Boże było pośród nas. I to Królestwo to jest to, co Chrystus niesie z sobą poprzez słowa, które nam dał, poprzez to, co On oczywiście sobą reprezentował, ale poprzez też Ducha Świętego, który chce, abyś inwestował nie w to ciało, pomimo tego, że jesteś w tym ciele. Kiedy twoje serce jest tym papierkiem lakmusowym, o czym będziemy dalej czytać, nie róbmy typowo cielesnych miar, na przykład, że dom powyżej 100 metrów kwadratowych jest już grzechem, bo to już jest za dużo, albo jakiekolwiek inne podziały cielesne. Nie, to są podziały cielesne. Natomiast podziałem duchowym jest to, gdzie jest twoje serce. Gdzie jest twoje serce w tym wszystkim? To jest podział, który pokazał Chrystus. Tam jest twój skarb, gdzie jest twoje serce. Boża miara jest zupełnie inna. Kiedy wiesz, że gromadzisz właściwie. Kiedy to wiesz? Kiedy przychodzi czas próby na te sprawy ziemskie, w których się obracamy, w których jesteśmy. To jest bardzo ważne. O tym mówi właśnie ten fragment. Wiecie, przyjdzie czas w twoim, moim życiu, może już tak jest, że mól coś zeżre, że rdza coś utleni, że może przyjdzie i złodziej i coś zabierze tutaj na ziemi. Może mieliście taki przykry przypadek, że zostaliście okradzeni? Okradzieni? Okradzeni. Że ktoś was okradł po prostu. Ale czy twoje serce było z tą rzeczą, która ci została zabrana? To jest czas próby dla ciebie i dla mnie, bracie i siostro. Może mól zjadł ci twój ulubiony placek? Może wreszcie konstrukcja, z którą jest na przykład samochód, została po prostu, uległa zniszczeniu poprzez rdze. Gdzie jest twoje serce? Czy zabiegasz o sprawy tego świata w ten sposób, że nie masz czasu na to, aby zabiegać o te rzeczy duchowe? I wiecie, ktoś mówi, byleby nie przejść takiej próby, ale jeżeli nie przejdziemy takiej próby, o której właśnie tutaj mówi Jezus w tym fragmencie, to może się okazać, że nasze serce jest w tych przedmiotach,
które podlegają złodziejowi, rdzy, molowi. Ktoś powie, no, żeby mól nie zjadł, to se wezmę mięso kupię. To są tylko przykłady, po to, aby pokazać, że to, co tutaj jest na ziemi, to ulega zniszczeniu. I to nie chodzi o tego mola, o tą rdzę. I to nie chodzi o tego złodzieja. Bo są to tylko pewne przykłady, abyś wiedział, ja i ty, że mogą przyjść na ciebie takie próby, kiedy w czasie coś będzie niszczało. Albo przyjdzie coś nagle, tak jak złodziej, którego się nie spodziewamy często. Jest to taka nagła tragedia, jeżeli oczywiście w naszym sercu są i żyją te sprawy. To jest to nagła tragedia. Ale to, co Boże, nie podlega tym prawom tego świata. I to jest wspaniałe, bracia i siostry, że Duch Święty nas zachęca do tego, abyśmy gromadzili skarby w niebie. Abyśmy gromadzili te rzeczy, które mają wartość w Bożych oczach. I to, co powiedziałem na początku, jest poznanie Bożej woli. Tej woli Pańskiej. To jest początek mądrości. W naszym, w Twoim, moim życiu. I Bóg to docenia. To jest cenne w Bożych oczach. Czy Ty dzisiaj zabiegasz o ten skarb? Jakim jest poznanie Bożej woli Pańskiej? Myślę, że wielu chrześcijan właśnie dlatego tak gorliwie czyta Słowo Boże. Myślę, że wielu chrześcijan właśnie dlatego tak gorliwie chce się modlić. Że wielu chrześcijan ofiarowuje swoje życie właśnie ku temu, nie aby się pokazać, o czym czytamy wcześniej właśnie w Ewangelii Mateusza, o czym może wspomnimy. Ty, gdy się modlisz, to ty to zrób tak, aby nikt cię nie widział. Ty, gdy pościsz, to ty to zrób tak, aby nikt ciebie nie widział. Zaprawdę ci, którzy tak czynią, odbierają swoją zapłatę. Czynią tak, żeby ich inni widzieli. Odbierają swoją zapłatę tutaj na ziemi. I z tą zapłatą ona zostanie zniszczona tu na ziemi. Bo nic, co cielesne, nie przejdzie przez ten ogień. Ale gdy ty się modlisz, bo chcesz poznać Bożą wolę, nie po to, aby się pokazać, to jest napisane, że Bóg odpłaci tobie. Ja nie wiem, jak Bóg ci odpłaci, ale jest napisane, że Bóg ci odpłaci. I to jest na pewno to duchowe błogosławieństwo, które nie przemija. I tego jestem pewien, że my nie zbieramy z Bogiem rzeczy, które przemijają, ale my zbieramy z Bogiem rzeczy, które są niewzruszone. Te Królestwo Boże. I fajnie jest, że Bóg o nas się troszczy. I to jest nam zapewnione, że nie musimy się troszczyć. Nie troskajcie się. Łatwo jest powiedzieć, gorzej wykonać. Dlatego tak wielka praca przed nami, bracia i siostry, aby nasze serce nie było zatroskane w tym momencie o sprawy tego świata. Wiem, że jest łatwo to powiedzieć, bo każdy z nas żyje w tym świecie i zderzamy się z wieloma problemami. Ale wielokrotnie po prostu jesteśmy za bardzo skupieni na sprawach tego świata, a tak za mało skupieni na sprawach tych poznania Bożej woli, tego gromadzenia właśnie w niebie. Kiedy przychodzi czas próby na te ziemskie sprawy, otwórzmy sobie Hebrajczyków, 12 rozdział, 27 werset. I to jest też pewna zasada, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Są rzeczy, którymi wstrząsnąć nie można. I to jest naturalne i normalne, że wokół nas są rzeczy. Możesz oglądać wiele spraw, które ulegną wstrząsowi, będą podlegać wstrząsowi. To może być wiele rzeczy w Twoim i moim życiu. Mogę wymienić tu chociażby zdrowie, które może ulec wstrząsowi. W moim i w Twoim życiu mogą finanse ulec wstrząsowi. I cokolwiek byśmy nie powiedzieli, wszystko, co jest tu na tym świecie, może ulec w Twoim i moim życiu wstrząsowi. Ale są rzeczy, które nie podlegają wstrząsowi. To jest Królestwo Boże. I może sobie możesz myśleć, że jesteś w tym Królestwie, ale po to jest czas próby, aby się okazało, czy ty w nim jesteś. Czy twoje serce
wraz z tymi rzeczami, które ulegają wstrząsowi? Czy Twoje serce jest wraz z tym, co nie podlega wstrząsowi? Kiedy patrzę na Hioba i na tą próbę, którą on przechodził, mogę powiedzieć: Panie Boże, Ty pokazałeś mi przez przykład tego człowieka, jak można wiele mieć, a tak naprawdę nie być tym sercem. Ktoś kiedyś powiedział, że słuchajcie, można mieć pieniądze i ich nie kochać. I można nie mieć pieniędzy, nie mieć pieniędzy, a je kochać. I to jest taka prawda, że możesz nie mieć nic, ale cały czas o tym myśleć, żeby mieć. Te rzeczy, które ulegają wstrząsowi. Kiedy tak patrzę na to, to mam przed oczami taki obraz, że przechodząc tam na tą drugą stronę, te sprawy tego świata zrzucamy z siebie. To jest coś, co zrzucamy z siebie. Bo Bóg jest ogniem trawiącym, jak jest napisane. I nic, co jest z tego świata, nie przejdzie przez ten ogień. W co inwestujesz? Co zbierasz? Ja chcę was zachęcić do tego, abyśmy zastanowili się nad tym słowem. Ponieważ nic w życiu chrześcijan nie powinno być tak wartościowe, jak gromadzenie tych rzeczy, które są wartościowe w oczach Bożych. O czym nas słowo przekonuje, Boże. I to nie są rzeczy nam, które są w jakiś sposób nieznane, tajemnicze, ale bardzo ważne w tym wszystkim jest to, abyś sercem pragnął poznawać Boga. Aby twoim skarbem był Bóg. I to, co On ma dla ciebie. I dla ciebie wtedy będzie modlitwa skarbem. Jeżeli będziesz przychodził na kolanach tak, że chcesz poznać Pana, chcesz poznać Jego wolę. Wtedy będzie dla ciebie pod skarbem, kiedy będziesz to czynił dla Pana. Nie po to, bo tak trzeba. Nie modlę się po to, bo tak trzeba, bo przyszła godzina 21 i należy oddać Bogu dziękczynienie za to, że ten dzień przeżyłem. Nie wstajesz rano po to, bo tak trzeba, albo nie wstajesz, nie wiem. Może się nie modlisz. Może tak spowszedniały ci te rzeczy, które Bóg ci daje, które daje ci Duch Święty, że nie widzisz w tym żadnej wartości. A zachęcam cię do tego, żebyś się modlił, żebyś pościł, żebyś poświęcał swoje życie, wreszcie żebyś obumierał dla Pana. To jest bardzo ważne, bracia i siostry, w życiu chrześcijan. Bo nie robimy pustych przebiegów, bym to tak nazwał, jakichś rytuałów, ale to, co czynisz w swoim życiu, modlisz się, czytasz Słowo Boże, pościsz, to mam nadzieję, robisz to po to, aby Boża wola była zrozumiana w twoim, moim życiu, abyś ją rozumiał. To jest bardzo ważne, bracia i siostry, można bardzo łatwo podrobić chodzenie za Chrystusem, bardzo łatwo. Wielu ludzi dzisiaj może wiele pustych wykonywać tylko gestów. Ale po co tu przychodzisz? Czy ten czas, który tutaj jest, to jest po to, bo tak trzeba? Czy po to, że chcesz poznać Bożą wolę? Że chcesz mieć społeczność z Chrystusem i z nami, wierzącymi, bo jak wierzę, że tam jest też Duch, gdzie są święci. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Werset, który jest jak prawo fizyki, z fizyki. Nie podlegają tutaj, nie ma tu żadnych wyjątków. Żadnych wyjątków. Nasze serce to jest właśnie ta, jak powiedziałem, miara Boża. To werset determinujący nasze życie. To, co jest, to, co na co dzień robisz, o czym myślisz, ile, na ile spędzasz czas z daną rzeczą, w danej sprawie. Jeżeli twoim skarbem będzie jakakolwiek dziedzina tego świata, to i tak twoje serce tam będzie, w tej sprawie. Będziesz o tym myślał, będziesz o tym mówił, będziesz temu poświęcał dużo czasu, będziesz to przedkładał nad co innego w swoim życiu. Ubolewam nad sytuacją, że kiedy spotykam się z chrześcijanami, to czasami bywa tak, że nie zamienię, może tak być, zdania na temat Boga.
Myślę, że to jest nienaturalne w życiu chrześcijan, że kiedy spotykamy się, rozmawiamy o wszystkim, ale nie o Bogu. Rozmawiamy o sprawach tego świata, pogodzie, kto zostanie prezydentem za 2 lata. Za 2 lata? Nie wiem. Nie śledzę tak tego, tak szczeliłem. Czy za 2 lata będą wybory. Ale o wszystkim chrześcijanie potrafią dyskutować i nie mają na nic innego tyle czasu, jak na rozmowy. Ale myślę, bracia i siostry, że to jest taki zapach twojej i mojej inwestycji, jeżeli spotykamy się po dłuższym czasie i rozmawiamy o Bogu. To jest wspaniałe, kiedy mogę spotkać brata i siostrę, z którą nie widziałem się długo. A i tak rozmowa schodzi na Boga, na Boże Słowo. To jest wspaniałe, bracia i siostry. Ja przynajmniej bardzo cieszę się z tego, że z wieloma z was, że dzięki Bogu mam z wieloma z was taką społeczność, że kiedy się spotkamy, rozmawiamy o Bogu. To jest wspaniałe i bracia i siostry, to mi pokazuje, czym żyjemy. Chciałbym, abyśmy właśnie nie robili tego, bo tak trzeba, ale bo zainwestowałeś w swoim życiu w społeczność z Bogiem. Bo zainwestowałeś swoją modlitwę nie po to, bo tak trzeba, ale po to, by poznać Pana. I lecisz z wersetem, który dał ci Bóg, jak z ciepłym jajkiem do swojego brata i siostry, bo chcesz się podzielić tym, co dostałeś od Pana. To jest wspaniałe. Czy tak dzisiaj pojmujesz chodzenie społeczności? Czy pojmujesz to, przychodzę tu, bo tak trzeba? Ja chcę inwestować i żeby ta inwestycja dawała zwrot na tyle, że ja będę to chciał dać tym, których Bóg mi dał. Bo Bóg ci dał nie tylko brata i siostrę, ale dał ci też, jeżeli tak jest, to i rodzinę. I wielu z nas może się łudzić. Słuchajcie, jest taki werset w Słowie Bożym, który mówi o tym, że rodzice zbierają dla dzieci, więc ja będę cały czas zarobiony, bo trzeba dziecku nazbierać. Ale czy tu jest mowa o dobrach tego świata? W tym wersecie? Czy tak naprawdę tłumaczymy się w tym momencie, nasze pożądliwości? Nigdzie tam nie ma mowy o tym, że muszę tak nazbierać tych dóbr materialnych, że każde z moich dzieci musi mieć działkę i najlepiej dobre wykształcenie do tej działki. Nie. Co zbierasz dla swoich dzieci? Co z twoim charakterem? Co z twoim umieraniem? Czy zbierasz rzeczy, które podlegają wstrząsowi? Chociażby dla twojego brata, dla twojego dziecka, dla twojej siostry, dla kogokolwiek, kogo Bóg ci tu dał? Czy zbierasz rzeczy, które nie podlegają wstrząsowi? Czy zbierasz ten Boży charakter w sobie? Czy inwestujesz w to? To jest, bracia i siostry, coś, co mamy dawać naszym dzieciom, jeżeli jesteś rodzicem. Bo z tym pójdą w świat i to im nikt nie zabierze, jeżeli oczywiście będą pragnęli podążać za Panem. Ale my jesteśmy tymi, którzy mogą mi pokazać Boże Królestwo poprzez naszą zmianę charakteru. I nie mówię tylko do rodziców, bo mówię to do ciebie, do każdego z nas. To jest odpowiedzialność nasza zbiorowa. Widać inwestycje. Boże inwestycje widać po czasie i one są wspaniałe, bo one bywają niezruszone. To jest ten trwały owoc. Tak jak powiedziałem, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Są właśnie takie dni, które ujawniają stan twojego serca, mojego serca, rdzamul, czyli niszczenie, to co się rozpada. Jakkolwiek byś się nie starał o swoje zdrowie, to na pewno nie umrzesz zdrowym. I nie mówię tu teraz, do tego nie biję, że teraz po prostu porzućmy wszelkie starania, nie. Ostatnio sam byłem u fizjoterapeuty i musiał mnie trochę poprostować, bo już było ciężko. Ale Bóg nie chce, abyś ty tego tak mocno się kurczowo trzymał, że nie jesteś w stanie porozmawiać o Bogu z bratem i siostrą. Złodziej, nagły, niespodziewany brak tego, co mieliśmy wcześniej. Nie chcę tutaj przytaczać przykładów. Sami
jesteśmy w stanie sobie wyobrazić różnego typu tragedie, które sprawiają, że masz, a za chwilę nie masz. Te dwa doświadczenia są pewnego typu odczynnikami dla naszego serca. Tymi papierkami lakmusowymi sprawdzają nas, gdzie jest nasze serce. Czy dalej podąża za tym, co zostaje nam zabrane. One mogą spowodować wstrząs w twoim sercu. Zależy, w co inwestujesz swój czas, swoje serce. Ale myślę, że my jako dzieci Boże nie musimy czekać na ten czas, trudny czas, aby nasze serce zostało wstrząśnięte. Ale pytamy się Ducha Świętego. Zbadaj nasze serce. Czy nie kryje się coś, Boże, co jest, co podlega temu molowi, tej rdzy, a ja tak mocno się przykładam do tego, aby jednak to mieć. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mula, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Gromadźcie te skarby, które nie podlegają wstrząsowi. Jak inwestować swoje życie w to, co nie podlega wstrząsowi? Czy taka postawa, że po prostu zamknę się w piwnicy, odetnę prąd, żeby nic z tego świata do mnie nie trafiło, to jest właściwa postawa? I to też nie polega na tym, że wiecie, że uciekniemy gdzieś daleko do jakiegoś miejsca, gdzie nie będzie tych błyskotek, które zasłaniają nam prawdziwe inwestycje w naszym życiu. Czy o tym mówi Słowo Boże, że mamy gdzieś wyjść, pojechać, zamknąć się, wyłączyć prąd? Nie. Proces inwestowania w Boże Królestwo nie polega na tym, że my się oddzielimy od tego świata na zasadzie barier fizycznych. Ale proces inwestowania w Boże Królestwo jest procesem obumierania tego, co cielesne. W moim i w twoim życiu. I w moim i w twoim. To jest bardzo ważne. To jest ten proces gromadzenia, który polega na tym, że w tym skarbcu nie może być dwóch rzeczy naraz. Że nie może być i tego rzeczy tego świata w sercu i Bożych spraw. Bo komuś i tak będziesz na pewno 100% służył po pewnym czasie. Otwórzmy sobie 1 Koryntian, 15 rozdział. Tutaj będę czytał dłuższy fragment. Z pierwszego listu do Koryntian. I będę czytał od 34 wersetu. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli, w jakim ciele przychodzą? Niemądrzy. To, co siejesz, nie ożywa, jeżeli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem. Może pszenicznym, może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce. A każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt. Jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inna chwała jest w grańskiej. Słońca, inna chwała księżyca, inny blask gwiazd, a gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak jest też ze zmartwychwstaniem. To, co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone, nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano. Pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne. Potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu, ziemi. Ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak
Tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Że powiedział tak jakiś naukowy wywód, Paweł coś odkrył, że się gwiazdy różnią od siebie, że księżyc się inaczej świeci niż słońce. Ale to, co chce nam tutaj pokazać Paweł, oczywiście Duch Święty przez te słowa pisał Paweł, to myślę, że najważniejsza rzecz na początku, abyśmy się ocknęli ku sprawiedliwości. Opamiętajcie się i nie grzeszcie. 34 werset. Nie grzeszcie. To jest pierwsza rzecz. Co siejesz, to co siejesz, nie ożyje, jeśli nie obumrze. To jest mowa do osób, które są, mienią się chrześcijanami. Siejemy w tym ciele. Siejesz w tym ciele może w niesławie, może w słabości. Siejesz Boże Królestwo. Mam taką nadzieję. I to, co siejesz, bywa wzbudzone przez oczywiście Ducha. Nie dzieje się to na zasadzie naszej cielesności, ale bywa wzbudzone i jest w stanie odziedziczyć właśnie te niebieskie, te królestwo, bo nie jest skażone. Widzimy, że rzeczy, które są w tym świecie, one są skażone. One są skażone i one nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego. Ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. I to jest wielka tajemnica, że właśnie my, dzięki Chrystusowi, który okazał się właśnie tym drugim Adamem, my możemy, jeżeli oczywiście siejesz w swoim życiu, inwestujesz w Boże zasady, możesz być wzbudzony. Możesz być wzbudzony z tym, co oczywiście dzięki Duchowi Świętemu jest siane. I to jest ciekawe, bracie i siostro, że ty siejesz w swoim ciele. Że to nie jest tak, jakby ktoś myślał, że my tylko czekamy na przyjście Chrystusa. Że my po prostu zakładamy rękę na rękę, nogę na nogę i w tym momencie czekamy, aż Chrystus przyjdzie. Pytanie jest, czy ty dzisiaj gromadzisz z Chrystusem, czy może rozpraszasz? Rozpraszasz to, co dał ci Chrystus w swojej ofierze. Może tak być. Nasze serce bywa często kierowane różnego typu pożądliwościami. Bo chcemy siać w sławie, bo chcemy siać w mądrości, bo chcemy siać w mocy często. Tak jak ten świat. Chcemy być widziani, lubiani, ale często właśnie to, zawsze to, co jest w naszym ciele, miałoby wyjść jako cielesność, musi obumrzeć. Często to jest sianie właśnie w niesławie, w słabości. I ta inwestycja może wyglądać marnie dla ludzi tego świata. Nie być niczym wartościowym. Pytanie jest, co jest twoją i moją wartością? Czy sprawy tego świata? Bo może być to naprawdę zgoła, jak patrzysz, marna inwestycja. Nie przykombinujesz, nie ukradniesz, nie wybijesz się. Może nie będziesz miał nawet 100 metrów kwadratowych. Ale wierzę, że nie na tym polegają błogosławieństwa Boże. Ile posiadasz, jak jesteś piękny, ile fakultetów zdobyłeś. Choć są to sprawy, których się otaczamy. Ale tak jak powiedziałem, przyjdzie taki dzień, kiedy nagle to wszystko ulegnie wstrząsowi. Kiedy patrzę na to przejście, nie wiem jak to jest, bo każdy z nas nie wie, który tutaj jest obecny.
Ale Słowo Boże mnie poucza, że to wszystko są sprawy tego świata, które tu zostaną. I pytanie jest, czy ty już dzisiaj uczestniczysz w procesie wzrostu ducha? To jest bardzo ważne pytanie, bo na tym polega uświęcenie. Czy obumarły w tobie rzeczy tego świata? Ja pytam siebie, pytam Ducha Świętego, ale czy my pytamy? Czy my jako Kościół pytamy? Czy ty pytasz? Czy ty pragniesz poznać, jaka jest wola Pańska? Czasami może ktoś powiedzieć, wiecie, nie słyszę głosu Ducha Świętego, ale jestem przekonany, że Duch Święty przychodzi, kiedy się modlisz. Nie powiem ci ile. Jestem przekonany, że Bóg nie zgardzi skruszonym sercem i szczerym. Na ile poświęcasz czas Bogu? I czy ten czas, który poświęcasz Bogu, jest po to, aby siebie pokazać? Czy ten czas, który poświęcasz, jest po to, aby właśnie te ciało obumierało? Te sprawy tego świata, nie na zasadzie, że ja nie będę używał tego świata, bo to jest normalne, bracia i siostry, dzisiaj każdy z nas tu jakoś przyjechał. Ale czy potrafimy, kiedy dojdzie do wstrząśnięcia, nie zostawić ani grama naszego serca na tym, co podlega wstrząsowi? To jest bardzo ważne. To jest trudne, ale to, bracia i siostry, jestem przekonany, w moim, w twoim życiu pokazuje, co odziedziczy królestwo. Siejesz w niesławie, możesz siać w właśnie słabości. Bywa wzbudzone ciało duchowe. Siejesz często, to jest bardzo ciekawy zwrot. Siejesz ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. No jeżeli muszę wstać, jeżeli muszę uklęknąć do modlitwy, to też jest to swego rodzaju inwestycja. I to nie po to wstaję rano, żeby zmusić swoje ciało do tego, żeby ono się nauczyło szybciej wstawać, ale bo pragnę mieć społeczność z Bogiem. Ty musisz wziąć swoje ciało i coś z nim zrobić, aby poznać też Pana. I nie mówię tu o tym, żebyś po prostu robił 100 pompek, bo wtedy się będziesz lepiej czuł, ale wstań, wyjdź. Poświęć czas Panu. Zmuś swoje ciało do wyjścia. Nie bądź kanapowym chrześcijaninem, który ma tylko myśli. Ale zamknij się w komorze, jak pisze w Słowie Bożym. Odetnij się od czasami spraw, które może cię pochłaniają, które czekają na twoje serce. Gonią cię jak takie naprawdę drapieżne rekiny, które tylko czyhają na to, aby cię pochłonąć. Więc nie jest to tak, że tutaj na ziemi żyję teraz dla spraw ziemskich, a tam, gdy będę żył w górze, to będę dopiero żył dla spraw duchowych. I nie jest to tak, że moje ciało będzie żyło tutaj dla spraw ziemskich, a mój duch tam w górze będzie żył dla spraw duchowych. Nie jest to tak. Ale to wiemy, że odziedziczy królestwo, co jest duchowe. Dlatego w swoim ciele, będąc tutaj, to, co dał ci Bóg, ten czas, te możliwości, siej. Siej. Siej te rzeczy, które są ważne. Mów przez psalmy, hymny, pieśni. Niekoniecznie o tym, co się stało w polityce albo kto tam wywołał, co znowu na świecie. Bo to, co będziesz siał, to będziesz zbierał. Będziesz myślał o tym cały czas. Tak, bracia i siostry, i na koniec chciałem wam powiedzieć, że właśnie w Ewangelii Mateusza, wróćmy do tej Ewangelii, w 6 rozdziale chcę wam pokazać te wersety, że możesz właśnie inwestować tu i teraz i kiedy przyjedziesz do domu w Boże sprawy, bo o tym przekonuje mnie Słowo Boże i chociażby właśnie w 6 rozdziale w 6 wersecie jest napisane, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory, zamknij za sobą drzwi, módl się do Ojca, który jest w ukryciu. A Ojciec twój widzi
który widzi Cię w ukryciu, odpłaci Tobie. Kolejny fragment, który mówi o tym, że Bóg widzi, kiedy Ty tak postępujesz i ma dla Ciebie zapłatę, to 18 werset, 17. Ale gdy pościsz, namaść swoją głowę, umyj swoją twarz, aby nie ludzie Cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec Twój, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Odpłaci Ci Ojciec. To jest wspaniała inwestycja, że my możemy przyjąć tą nagrodę z rąk Ojca. Nie tutaj na ziemi, aby się ktoś miał czymś chlubić przed bratem lub siostrą. W Efezjan, jeszcze wróćmy do Efezjan właśnie, abyśmy, tak czytałem w 5 rozdziale, w 17 wersecie, dalej będziemy czytać. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Wiecie, jestem przekonany, że być pełnym Ducha trzeba poświęcić czas. To nie jest tak, że po prostu jestem pełny Ducha, bo mam tylko pragnienie. Że jestem pełny Ducha, bo tu przychodzę. Bo jestem członkiem tego Kościoła. Rozmawiajcie przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. Śpiewajcie, grajcie w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Ten ostatni werset, to mówią po prostu: Panie Boże, pragnąłbym mieć taką mądrość, taki rozum, takie poznanie Bożej woli. Bracia i siostry, jak wiele jesteś w stanie poświęcić w swoim życiu, aby Bóg był Twoim i moim zaopatrzeniem. Abraham, który jest nazywany ojcem wiary, tak powiedział: Pan jest zaopatrzeniem, kiedy poświęcił swojego syna. Dlatego został nazwany ojcem wiary. I z tym właśnie takim pytaniem otwartym chcę zakończyć tą usługę. Ile jesteś w stanie poświęcić w tym życiu, aby Bóg był Twoim zaopatrzeniem? Zostańcie z Bogiem.